Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy obliczyć obwód kwadratu oraz długość przekątnej tego kwadratu. Może zacznijmy od obwodu. Czyli jeżeli chodzi o obwód kwadratu, no to będzie 4 razy A, gdzie A to będzie długość boku naszej figury, no bo oczywiście w kwadracie no boki są wszystkie tej samej długości. Czyli jeżeli na przykład wyznaczymy sobie długość boku AD, no to wówczas podstawiając obwód, to będzie 4 razy długość boku AD. I od tego zacznijmy. Najpierw długość takiego boku, czyli zapiszmy, że współrzędne punktu A, tu mamy podane to minus 3 oraz 0, współrzędne punktu D to minus 4 oraz 3, no i szukamy długości boku AD. Podpiszmy, że mamy x1, y1 współrzędne, x2 oraz y2. Zatem najpierw odejmujemy x, czyli minus 4 odjąć 3, odjąć minus 3 oczywiście, czyli może zapiszmy to sobie o jeszcze w nawiasie takim kwadratowym, żebyście to lepiej widzieli. Minus 4 odjąć minus 3 do kwadratu, no bo tak mamy we wzorze, dodać teraz y, 3 odjąć 0 do potęgi drugiej, no i to wszystko jeszcze pod pierwiastek. Czyli tutaj z dwóch minusów otrzymamy plus, czyli minus 4 dodać 3 to minus 1, do kwadratu dodać 3 do potęgi drugiej, jeszcze pod pierwiastkiem, minus 1 do kwadratu to 1, plus 9, czyli otrzymamy pierwiastek z 10. I to będzie długość boku AD, ponieważ to jest kwadrat, no to ten pierwiastek z 10 tutaj wszędzie możemy sobie podpisać. No to obliczamy obwód tego kwadratu, czyli 4 razy pierwiastek z 10, czyli obwód to 4 pierwiastki z 10, no i to będzie nasza odpowiedź. My w zadaniu jeszcze poszukujemy długości przekątnej tego kwadratu, czyli długość przekątnej to długość odcinka AC, czyli możemy wykorzystać dokładnie ten sam wzór, który mamy tutaj, przy czym uwzględniamy tutaj punkty A oraz C. Oczywiście także, no tu mamy drugą przekątną, która będzie tej samej długości, czyli moglibyśmy także wyznaczyć sobie długość odcinka BD. Natomiast jest prostsza metoda, ponieważ mamy wzór na przekątną kwadratu. Wzór na przekątną kwadratu to A pierwiastka z dwóch, gdzie A to będzie długość boku, a my długość boku już policzyliśmy. Czyli jeżeli w miejsce literki A podstawimy pierwiastek z 10, tu oczywiście mamy mnożenie, no to przekątna to będzie pierwiastek z 10 razy 2 z 20. Pierwiastek z 20 zapiszmy, że to będzie 4 razy 5, pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 5 i to będzie długość przekątnej.